Hello. Uczymy się rozumienia ze słuchu. Learning to listen and understand. To listen and understand. Pokażę Ci kilka praktycznych sposobów uczenia się rozumienia ze słuchu. Jeśli postąpisz wedle moich wskazówek i będziesz pracować w miarę regularnie, z całą pewnością zrobisz postęp. Rozumienie naturalnego słowa mówionego to niejako osobna umiejętność. Ludzie w różny sposób się wyrażają, produkują mowę na różnym poziomie, w różnym tempie mówią. Z jednej strony jest to osobna umiejętność, a z drugiej strony to umiejętności językowe w gruncie rzeczy są zintegrowane, ale ponieważ wydaje się, że rozumienie właśnie ze słuchu jest trudniejsze, znaczy badania na to wskazują, to trzeba to niejako wydzielić i poświęcić temu osobny czas. Zasadnicza wskazówka. Skup się na słuchaniu. Daj tej czynności całą swoją uwagę. Nie rób tego przy okazji, jak będziesz zmywać naczynia czy podróżować. Szczególnie jeśli idzie o słuchanie intensywne. No chyba, że potrafisz się skupić w takich okolicznościach. Ja nie potrafię. Muszę jednak popatrzeć na tekst, czy jak słucham czegoś, czy oglądam, to po prostu nie potrafię na dwóch rzeczach się skupić. Taka jest prawda. Wysłuchaj całości tego wideo. Będzie dosyć długie, ale trzeba wysłuchać całości, zrobić ćwiczenie, a potem wracać do poszczególnych. To jest w zasadzie, to wideo stanowi wskazówkę. Taki pierwszy, zasadniczy krok, jak zacząć uczyć się słuchania. Żeby wreszcie zacząć rozumieć naturalną mowę. Naturalny język angielski. Zaczniemy od tak zwanego słuchania intensywnego. Takiego krótkiego, analitycznego. Na krótkim tekście słuchanym będziemy się koncentrować. Będziesz się koncentrował i będziesz go analizować, starać się pracować bardzo intensywnie, jakby dogłębnie na krótkim tekście. Wygląda to tak. Taka jest procedura. Wybieramy sobie próbkę tekstu słuchanego na nieco wyższym poziomie niż jesteśmy. Nie dużo wyższym. Można i tak, ale ja proponuję nieco wyższy poziom niż jesteśmy i robić takie niewielkie kroki, obojętnie skąd. Może być z sieci, jest tego teraz sporo, z podręcznika, nieważne. Niedługi, powiedzmy pół minuty do minuty, nie, nawet to będzie za długie. Zobaczysz moje przykłady. Następnie słuchasz całości, słuchamy całości i staramy się zrozumieć ten tekst. Jeśli to w ogóle nie idzie, to znaczy, że tekst jest za trudny. Ale nawet jak jest trudny tekst, to zwykle można wyłapać choćby pojedyncze słowa. Staramy się zapisać to, co rozumiemy. Wiadomo, że ciężko, jeśli potrafimy to zapisać tak jakby dyktando, to znaczy ten tekst jest dla nas załatwy. Ale jeśli zapisujemy tylko kawałki, jakieś frazy, zdania, to jest okej. Okay. To jest w porządku. Takie notatki robimy. Nie musimy oddechy do dechy spisać tego wszystkiego, ale staramy się jak gdyby to, co usłyszymy, zapisać graficznie. Słuchamy kilka razy. Sam pomyślał, nie spiesz się. Wiem, że jest to frustrujące, kiedy słuchasz tekstu i go nie rozumiesz, ale przynajmniej w większości go nie rozumiesz. Ale należy wysłuchać go kilka razy. Mimo wszystko z uwagą skupiamy się, dajemy temu całą swoją uwagę. To ma być krótkie. Dalej bierzemy transkrypcję tekstu, czyli zapisany tekst. Analizujemy, czytamy, sprawdzamy wszystkie słowa. Upewniamy się, że wszystko rozumiemy jako całość. Jako całość. Na sam koniec słuchasz tekstu znowu dwukrotnie. To znaczy, dobrze jest jeszcze po tym wszystkim wysłuchać tego tekstu dwukrotnie. Cała ta procedura nie będzie tak bardzo długa, no brzmi tutaj bardzo niebezpiecznie, ale tak naprawdę ona nie będzie długa, ponieważ to jest krótki tekst. Dam Ci przykład. Wysłuchaj dwukrotnie takiego tekstu i zobacz, ile słów zrozumiesz. Jeśli udało się wyłuskać pojedyncze słowa, jest to czy jakieś frazy, czy linie tego dialogu, jest to dobry tekst dla Ciebie. Jeśli natomiast zrozumiałeś wszystko, no to nie. To znaczy, że musisz poszukać czegoś trudniejszego, żeby to było wyzwanie. Posłuchaj audio. Antiques. What exactly are they? Oliver, you know, it's old stuff. Yes, but how old, really? Actually, antiques are normally things over 100 years old. Okay, things from the past, old things, the 1920s things or earlier. Yeah. You know, Oliver, it's not just old. Antiques are things which people think are beautiful or rare, unusual, well made. Right, okay.
Then, can you give me some examples? I suppose desks, glassware, chairs, of course jewelry, wooden tables, watches, and of course pottery. O, taki to oto tekst. I wysłuchaj go, sprawdź się, czy ten tekst ci pasuje. Jeśli oczywiście jest za łatwy, no to niech stanowi tylko ilustrację. Prawda? Niech stanowi tylko ilustrację. Ćwiczenie pierwsze. Wykonaj kroki słuchania intensywnego, te, o których wcześniej mówiliśmy. Czyli najpierw słuchasz, starasz się wyłapać, ile się da. Dopiero potem oglądasz transkrypcję i znowu wracasz tylko do słuchania. I sprawdzasz, czy to wszystko rozumiesz. Wysłuchaj tekstu kilkakrotnie, przeanalizuj transkrypcję, wysłuchaj tekstu ponownie, nie czytając transkrypcji. Posłuchaj. AI. We talked about robots replacing people, particularly in the factories. Yes, but remember, robots are hardware, whereas AI is software. It's a technology. Right. The robots perform the tasks like in a factory, but AI is the system that makes the decisions. It learns much more like the human mind, and it's already part of our lives. Okay. Oliver, can you give me some examples? Well, the internet, of course, starting with the web search engines. You put in a phrase in Google and it's AI that decides which websites to recommend. YouTube, Netflix, all of these have recommended for you. They suggest items for particular users based on the information they have on you. Oh, I see. And what is ChatGPT? It seems to be in the news a lot. Yes, well, it's a chatbot with a difference. Yes, so chatbox. Well, chatbot, isn't it? Chatbot. Yeah, chatbot. ChatGPT, put simply, engages in conversational dialogue. It can answer questions, really. Takie oto audio. Zrób wszystkie kroki. Zatrzymaj teraz nagranie, wysłuchaj jeszcze raz, zapisz, wykonaj te wszystkie kroki, jakie trzeba zrobić do słuchania intensywnego, by się w to wdrożyć. A my przechodzimy do kolejnego punktu. Ja polecam tak zwane podcasty czy teksty audio. Audio. Oczywiście można też wideo słuchać, ale wideo jednak rozprasza trochę. I nie skupiasz się tylko i wyłącznie na tym, co słyszysz. A my tutaj robimy słuchanie. Słuchanie, to jest ważne, słuchanie. Oczywiście łatwiej jest oglądać i słuchać, ale ja jednak polecam tylko audio, by skupić się całkowicie na słuchaniu. Dalej. Nie na początek, słuchaj tego, co cię interesuje. Ale nie zatrzymuj się na tym. To nie jest dobry kierunek. Z czasem wybieraj różne tematy. Mogą być nawet takie tematy, których za bardzo nie lubisz. Słownictwo trzeba poznać tak czy siak, a dodatkowo możesz się rozwinąć. Zawsze, ale to zawsze zwracaj uwagę, o czym jest dany podcast. Jaki jest komunikat. Nie słuchaj słów tylko, ani nawet tylko zdań. Słuchaj całości. Nie traktuj żadnego tekstu jako coś takiego, jako takie, nie wiem, brzydko nie powiedzieć, tylko mięso, żeby uczyć się języka angielskiego. Nie rób tego. To jest bardzo ważna wskazówka. Traktuj coś zawsze jako komunikat, jako źródło informacji. Nie słuchaj słów, tylko komunikatu. Kolejny punkt to słuchanie ekstensywne. Chodzi po prostu o dłuższe rzeczy. Dłuższe rzeczy. Poświęcamy na przykład na słuchanie tekstu angielskojęzycznego 14 minut. To nie jest tak bardzo długo, ale jednak chwilę się trzeba skupić. A pamiętaj, starasz się poświęcać, słuchając tekstu, starasz się poświęcać całą swoją uwagę, nawet jeśli nie rozumiesz. Nawet jeśli nie rozumiesz. Nie korzystaj z transkrypcji, z napisów, po prostu słuchaj. Musisz dobierać tak tekst, żeby nie był za trudny, ale po prostu słuchaj. Jeśli rozumiesz tylko pojedyncze słowa, to też ma sens. To też ma sens. Trzeba dalej słuchać, ale to też jest wskazówka, że to może jest za trudny tekst. Jeśli w istocie tylko pojedyncze słowa rozumiesz.
W zasadzie nie musisz wracać do tych tekstów, jeśli poświęcasz im uwagę, ale dobrym pomysłem jest wrócić do nich. Czyli na przykład pracujesz równolegle, jakby niezależnie. Robisz teksty, robisz intensywnie, analizujesz teksty, takie krótkie fragmenciki i potem ekstensywnie, czyli dłuższe teksty i co jakiś czas możesz wrócić do takiego dłuższego tekstu, no daj sobie trochę czasu, oczywiście nie za dzień, dwa, na przykład za tydzień, dwa, trzy i wtedy zobaczyć, czy ja rozumiem więcej, czy czuję się bardziej komfortowo słuchając tego języka. Tak, od tak sobie eksperymentuj. A jeżeli chcesz otrzymać specjalne materiały dodatkowe do tej lekcji, wejdź na link, który widzisz teraz na ekranie. Link jest również w opisie tego filmu. Naprawdę warto z tego skorzystać. Pamiętaj, ważna jest różnorodność. Ważna jest różnorodność. Tutaj podam Ci kilka adresów, gdzie możesz znaleźć całe mnóstwo podcastów do słuchania. Możesz nawet tematy sobie wybierać. Nie ma to żadnego problemu. Rób ćwiczenie rzetelnie. Rzetelnie. To znaczy nie idź na ilość. Tutaj się nie da oszukać tego słuchania. Po prostu trzeba z uwagą słuchać. Z uwagą i rzetelnie robić ćwiczenia intensywne i jak również ekstensywne. Tak to jest. Czyli i to, to są jak gdyby dwie równoległe ścieżki. Dwie równoległe ścieżki, które niejako się uzupełniają. Ok. W języku mówionym mamy do czynienia z wieloma takimi stałymi elementami, frazami. To właśnie dzięki tym frazom można być płynnym. Bo wyobraź sobie teraz, że w języku polskim, na przykład powiedziałem wyobraź sobie, o właśnie, całkowicie, że tak powiem spontanicznie, wyobraź sobie, czyli jest to jakaś fraza i jakby za pomocą której zachęcamy naszego słuchacza, żeby zaczął myśleć o tym, co właśnie nastąpi. I takich stałych fraz, mniej lub bardziej idiomatycznych, jest sporo, niektóre są częściej używane, niektóre rzadziej i trzeba nad nimi pracować. Trzeba nad nimi pracować, one znacznie ułatwią, są jak gdyby takie całostki, gotowe półprodukty domowe, żeby się nie zastanawiać nad każdym zdaniem, żeby to było w miarę płynne, takie gotowce i te gotowce znakomicie ułatwiają mowę. Są dwa typy takich gotowców. Grubsza rzecz biorąc, to wszystko są takie podziały dosyć sztuczne, ale pomocne. Więc to są tak zwane znaczniki rozmowy, nazywają się discourse markers. Takie znaczniki rozmowy to znaczy, że czy będę pytać, czy będę przeczyć, czy jak gdyby będą wskazują nasz stosunek do tego oraz wyrażenia takie idiomatyczne, które występują właśnie w języku mówionym. Nie trzeba się tego bać, to tak naprawdę ułatwia, jak się trochę tego nauczymy. Obędziemy się z tym, to te idiomy bardzo, bardzo nam pomagają. I tutaj, no, zacznijmy od przykładów. No, kilka przykładów idiomów, które pomagają. Jeśli ćwiczysz je, to pamiętaj, żeby naśladować intonację i wymowę. Tak jak to usłyszysz, prawda? Jak będziesz rzeczywiście robić ćwiczenia intensywne i ekstensywne, to od razu wysłyszysz te frazy. Częstsze lub rzadsze, warto je zapisać, poszerzać sobie, a tutaj mam kilka takich, przykładów. Na przykład, I really appreciate, naprawdę doceniam, I really appreciate, bardzo częste. What do you think? Co myślisz? What do you think? Prawda? What do you think? Thanks so much, bardzo dziękuję, wielkie dzięki. How does that sound? Jak to brzmi, jak chcemy pytać o kogoś o opinię, czy mu się to podoba? Do you like it, yeah? How does that sound? Excuse me, przepraszam. I teraz tak, excuse me mówimy, kiedy chcemy przeszkodzić komuś, przyciągnąć czyjąś uwagę, albo wyrazić zdziwienie. I'm sorry, przepraszam, jak coś złego zrobimy. Oh, never mind, nieważne, jeśli chcemy zlekceważyć to, co ktoś nam złego zrobił. That sounds great, brzmi świetnie. Takie mini dialogi posłuchaj, takie przykładowe. I've redesigned the website layout. What do you think? It looks more intuitive. Good job. Takie pierwsze. Czyli na nowo zaprojektowałem stronę, wygląd strony internetowej, co ty myślisz, prawda? I teraz to wygląda bardziej intuicyjnie, dobra robota. Tak, mówiony język jest ok. Excuse me, is this seat taken? No, you can sit here. Przepraszam, przyciągać uwagę czyjąś, czy to miejsce jest zajęte? Nie może pan tutaj usiąść. Hey, did you know that Jake and Emma are getting married next month? Excuse me? Did you start dating a few months ago? No, czy wiedziałeś, że Jake i Emma pobierają się? Co ty mówisz? Excuse me, takie zdziwienie, prawda? Zaczęli dopiero chodzić ze sobą kilka miesięcy temu. Kolejne. Did you see where I left the keys? Are they on the kitchen counter? Oh, never mind, I found them in my bag.
prawda? Did you see where I left my keys? Czy widziałeś, gdzie zostawiłem klucze? Are they on the kitchen counter? Propozycja, prawda? Czy nie są w kuchni? Oh, never mind, I found them in my bag. I to jest to słówko never mind, to znaczy, o, już nieważne, nie mówmy o tym. Znalazłam je w torebce. Kolejne. How about we go hiking this weekend? That sounds great, I'll pack the snacks. A może pójdziemy na wędrówkę, na spacer w ten weekend? That sounds great, świetny pomysł, to brzmi świetnie. I'll pack the snacks, spakuję przekąski. Przepraszam. Teraz ćwiczenie. Od razu do ćwiczenia, bo tego typu ćwiczenia właśnie trzeba wykonywać, żeby poszerzać nasz ten zakres tych wszystkich wyrażeń, które występują w języku mówionym. Wstaw w luki podane słowa, wysłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi. I takie oto mamy tutaj te zwroty czy zdania. I'm so sorry, I really appreciate that, that sounds great, how does that sound? Zatrzymaj nagranie i zrób ćwiczenie. Klucz do ćwiczenia. One. I've made you a playlist for your road trip. I really appreciate that, thank you. Two. Let's have a picnic in the park tomorrow and then watch a movie. How does that sound? Sounds like a perfect day. 3. I accidentally spilled coffee on your book. I'm so sorry. Damn it! It's signed copy. 4. I booked us a table at your favorite restaurant for tonight. That sounds great. Can't wait. Druga ta grupa, oprócz tych takich idiomatycznych wyrażeń, to są tak zwane znaczniki rozmowy. Jest ich mniej i szybciej można się ich nauczyć. Jest ich znacznie mniej. Szybciej można się ich nauczyć i są bardzo, bardzo pomocne. One służą do organizowania wypowiedzi, wskazywania relacji między częściami tekstu. Tak to właśnie brzmi poważnie, ale posłuchaj, co to są za słowa. Anyway, w każdym razie, tak czy siak. Anyway, w każdym razie, jak chcemy jak gdyby zmienić temat, podsumować coś. Right, fine, dobrze. Czyli zgadzamy się z tym, akceptujemy to, co ktoś powiedział. Now, teraz. Może znaczyć dosłownie teraz, ale zwykle coś now i teraz sygnalizujemy zmianę tematu. Now. I teraz zwykle coś jest, jak gdyby następuje. Oczywiście nie może być taka całkiem od macochy. Na przykład now, let's get down to work. Dobra, bierzmy się do roboty, czyli o czymś gadaliśmy, a teraz ktoś mówi, no, let's get down to work, prawda? Now, czyli on, czerwone światełko, coś się będzie działo, do roboty. W ten sposób. So, więc, coś ma wynikać z poprzedniej wypowiedzi. I mean, jak chcemy coś wyjaśnić, prawda? To znaczy, chodzi mi o to, mam na myśli, jak chcemy coś jeszcze raz innymi słowy powiedzieć. Good, dobrze. Jeszcze się zgadzamy, tak jak right, fine. Zdziwienie może być też na przykład, albo nagle coś sobie przypomnieliśmy. Takie nagłość, prawda, wyraża to o. Well, no cóż, dobrze. Często to używamy, jak się nie zgadzamy właśnie. Jak się nie zgadzamy, żeby tak łagodnie, prawda, to well, w ten sposób. I teraz tak, as I say, jak chcę powtórzyć, nie? Jak mówię, great, świetnie. Jak wszystko jest w porządku, okay, w porządku. Mind you, zwróć uwagę, ale z drugiej strony, jak chcę przedstawić jakby drugą stronę medalu, to mówię mind you. For a start, na początek. No, takie nie jest dużo, a już znając te, które są tutaj, możemy nieźle klecić rozmowy. Przykłady. So, I've decided to take that job in New York. Really? That's a big move? But I think it'll be a great experience for you. I teraz tak, no, więc zdecydowałem się wziąć tę robotę w Nowym Jorku. Naprawdę? To poważna sprawa, nie? Big move, duży ruch, prawda? Ale myślę, że to będzie dla ciebie dobre doświadczenie. Kolejny przykład. I think the movie was a bit boring. Well, you did choose the movie. Next time it's my turn to pick. Prawda? Myślę, że film był troszeczkę nudny, ale no cóż, ty wybrałeś ten film, prawda? Następnym razem ja będę wybierać. I think we should start the meeting at 10 a.m. tomorrow. Right. I inform the team and make sure everyone's prepared. Myślę, że powinniśmy zacząć spotkanie o 10 jutro rano, a ty mówisz, right, dobrze, w porządku, okej. Okay. Poinformuję zespół i zadbam o to, by wszyscy byli przygotowani. Jeszcze jeden przykład. Sorry, I rambled on about my weekend far too long. No worries,
I love hearing about your adventures. Anyway, I was wondering if you're free for dinner tomorrow. Prawda? Sorry, przepraszam. Taki znacznik, nie? Przepraszamy. I rambled on about my weekend for too long. Rozwodziłem się nad twoim weekendem za długo. Ramble on, rozwodzić się. No worries, nie martw się. I love hearing about your adventures. Lubię słuchać o twoich przygodach. Anyway, w każdym razie, tak czy siak, I was wondering. Zmieniamy jakby troszkę temat. I was wondering. To też jest zmiana tematu. I was wondering if you're free for dinner tomorrow. Czy możesz, jeszcze jesteś wolny jutro i możesz mówić się ze mną na obiad. Ćwiczenie. Wstaw w luki odpowiednie słowa, wyrażenia. To są takie, as I say, anyway, you know, good, I mean. Teraz zatrzymaj nagranie i zrób ćwiczenie. Klucz do ćwiczenia. One. I kept waiting for her for over an hour and she didn't show up. Oh, that's frustrating. Anyway. Let's not let that ruin our evening. What do you want for dinner? 2. I'm thinking of going back to school, you know, to get a master's degree. Great idea. You've always loved learning after all. 3. Did you like the concert? It was okay. I mean, the music was good, but the crowd was a bit much for me. 4. I've finally finished that project I've been working on for weeks. Good. You've been stressing about that for a while. Time to relax. 5. As I say, you should always trust your gut. It's helped me more times than I can count. You're right. Maybe I should reconsider that offer. 6. I really enjoyed that book. Mind you, the ending was a bit predictable. I felt the same way. It was a fun read, but I saw the twist coming. Tak to właśnie wygląda. To są bardzo ważne rzeczy. Warto wracać. W tym ćwiczeniu zawarłem sporo tych słów. Sporo tych słów. Wracać, słuchać, wysłuchiwać. Wyobrażać sobie swoje własne konteksty. Tak to wygląda. Kolejny ważny punkt przy nauce słuchania. Kiedy uczysz się nowych słów, zawsze sprawdzaj wymowę. Zawsze sprawdzaj. Możesz ją sobie, no, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, jesteś pewien, to nie, ale zachęcam cię do sprawdzania. Są słowniki, które gadają, więc nie ma teraz problemu. Możesz ją sobie w jakiś uproszczony sposób zapisywać, ale najlepiej słuchaj kilkakrotnie i powtarzaj. Od razu przechodzimy do ćwiczenia. Spróbuj wypowiedzieć podane słowa. Nie zastanawiaj się nad ich znaczeniem, to nie jest ważne. Możesz zapisać, jak wedle ciebie się je wymawia, następnie wysłuchaj nagrania i porównaj wymowę. W końcu powtarzaj podane słowa wraz z kontekstem. Bardzo, bardzo, bardzo ważne ćwiczenie, jeśli idzie o słuchanie. Teraz zobaczysz słowa, zatrzymaj nagranie i zastanów się, jak byś je wymówił, wymówiła. Posłuchaj i porównaj. Colonel, pułkownik. Choir, chór. Island, wyspa. Key, keja. Pint, pinta szklanka. Salmon, łosoś. Subtle, subtelny. Phlegm, flegma. Taka oto wymowa. Ciekawe, ile trafiłaś, trafiłeś, ile nie. Na podstawie ortografii, która jest historyczna w języku angielskim i często bardzo, bardzo myląca. I teraz tak. Powtarzaj teraz słowa i zdania. Powtarzaj teraz słowa i zdania. Zostawiam czas na powtórzenie angielskich słów i zdań, a następnie daję odpowiednik polski. Odpowiednik jakby jest drugorzędny tutaj w tym ćwiczeniu, czyli czytam po angielsku, zostawiam czas dla ciebie, powtarzasz i ten. I chciałbym, żebyś w ten sposób pracował nad słownictwem, którego jak gdyby, na który chcesz zwrócić uwagę, jeśli idzie o wymowę. Wymowa jest ważna. Zwróć uwagę, jak ja w taki naturalny sposób mówię, to się zacząłem, więc sparafrazowałem. To jest też jeden ze sposobów. To jest bardzo często w języku mówionym, że ktoś nie idzie mu tak, zablokuje się, no to jakoś inaczej próbuje, prawda? W ten sposób wyjaśniam. Powtarzaj. Colonel. Pułkownik. The colonel commanded the troops. Pułkownik dowodził wojskiem. Choir. Chór. The choir practices every Wednesday.
Kurci, czy w każdą środę. Island. Wyspa. The island is surrounded by crystal clear water. Wyspa jest otoczona kryształowo czystą wodą. Key. Keja. The boats are at the key. Łodzie są przy kei. Pint. Pinta szklanka. He ordered a pint of ale. Zamówił pintę piwa. Salmon. Łosoś. Salmon is my favorite fish to grill. Łosoś to moja ulubiona ryba do grillowania. Subtle. Subtelny. There's a subtle difference between the two colors. Jest subtelna różnica między tymi dwoma kolorami. Phlegm. Phlegma. He coughed up some phlegm. Wykrztusił trochę flegmy. To powtarzanie jest bardzo ważne. Jeśli chodzi, trzeba jak gdyby starać się zapamiętywać wymowę, dużo łatwiej będzie nam zrozumieć. Zdanie, kontekst jest ważny, w kontekście to się troszeczkę zbiega. Można majstrować nawet w Google Translate, jeśli chcesz własne ćwiczenie przygotowywać. Bardzo ważna rzecz, bardzo ważne ćwiczenie. I tutaj uwaga, uwaga. Dobrze jest wyszukiwać te zdania, nawet jeżeli bierzesz zdanie, możesz wziąć, jeśli taką robotę odwalisz, prawda? Część z naturalnego nagrania jakiegokolwiek wyciąć, jeśli potrafisz to zrobić. To jest bardzo wartościowe, kiedy mówią to różni ludzie o różnych barwach głosów. Ja nie jestem native speakerem. To są tylko przykładowe ćwiczenia, które mają pomóc. Będziesz słuchać native speakerów, ludzi, którzy z różnych krajów, którzy mówią w języku angielskim i im bardziej to wszystko staje się różnorodne, tym lepiej. Im bardziej różnorodne, tym lepiej. Kolejne ćwiczenie, bardzo ważne, również jeśli chodzi o naukę rozumienia ze słuchu. Tłumaczenie ze słuchu. Słuchasz zdania, zatrzymujesz nagranie i tłumaczysz. Proste? Proste. Proste? Właśnie, kluczowe słowo. Te fragmenty dialogi, czy teksty, które masz w ten sposób tłumaczyć, muszą być proste i musisz być już z nimi obznajomiona, obznajomiony. Czyli to mogą być z tych intensywnych, czy jakieś fragmenty z ekstensywnych, to nie ma tutaj znaczenia, ale lepiej z intensywnych, ale musisz je znać, żeby je tłumaczyć. I słuchasz całego zdania lub fragmentu, jeśli to jest długie, czasami wypowiedź jest długa oczywiście, jakieś całostki słuchasz i tłumaczysz, ale nic nie zapisujesz, dlatego musisz to znać. Jeśli zapomniałeś fragmentu, zapomniałeś, wracasz i tłumaczysz. I w ten sposób słuchasz i tłumaczysz całe zdania. Bardzo ważna taka dla tłumacza wskazówka. Słuchasz całego zdania, wyłapujesz główne słowa, łączysz to w całość gdzieś w głowie i tłumaczysz, czyli nie starasz się tłumaczyć poszczególnych słów, bo one tak nie działają. Słowa grają dopiero w kontekście. Poszczególne, no tak jakbyś poszczególne nuty, prawda? Słuchał nut, raz, dwa, prawda, do, re, mi, fa, sola, prawda? Ale jak będziesz słuchał takich nut, to one nic nie tego. To już jest jakaś melodyjka do, re, mi, fa, sola. Ale chodzi o to, że jakby takie poszczególne nuty gdzieś strzelone, one nic nie tworzą. Dopiero jak one razem, jak zagrają, prawda? No to wtedy to zaczyna działać. Dlatego słuchasz całego zdania, jak gdyby wysłuchujesz głównych czasowników, rzeczowników, łączysz to w całość i tłumaczysz w ten sposób. To bardzo dobre ćwiczenie, warto na to poświęcić czas. No i oczywiście uczenie się słownictwa. Nawet najbardziej sprawna krawcowa nie uszyje bez materiału. Trzeba poznawać systematycznie, poznawać nowe słowa, uczyć się nowych słów, powtarzać się. Każdy ma swoje jakieś tam sposoby. Ja tu proponuję taki. Jak zaeksperymentujesz, może się okazać, że to u Ciebie działa bardzo dobrze. Chcesz się nauczyć wyrażenia USB splitter, prawda? To jest taki rozgałęźnik USB. USB splitter. No, ważna rzecz, prawda? Wybrałem takie komputerowe. I teraz,
najpierw szukasz zdania z tym. W zasadzie powinno wszystko być na odwrót. Czyli masz już jakieś zdanie z jakimś słowem, którego chcesz się nauczyć, które gdzieś napotkałeś, jak gdyby, i bierzesz to zdanie. Na tym mi najbardziej zależy, żeby wziąć to zdanie, wziąć kontekst właśnie. W kontekście przed chwilą mówiłem. Na przykład takie. I used a USB splitter to connect both my keyboard and mouse to a single USB port. Czyli użyłem rozdzielacza USB, aby podłączyć zarówno klawiaturę, jak i myszkę do jednego portu USB. Zwykle to krótsze, no akurat takie dłuższe mi się zdarzyło. I used a USB splitter to connect both my keyboard and mouse to a single USB port. Pod spodem zaś słowo kluczowe, na którym się najbardziej zależy. USB splitter, rozdzielacz USB. I powtarzasz właśnie w tej kolejności. Wtedy kontekst jest niejako na pierwszym miejscu, bo zwykle jest. Nie mówisz pojedynczymi słowami. Na początek można tak zacząć, ale nie mówisz. To tak jak na co dzień w języku. Kontekst na pierwszym miejscu. Jeśli chcesz naprawdę zrobić szybki postęp, to ucząc się nowych słów, zaniedbaj ortografię. Mówimy w tej chwili, cały czas mówimy o nauce słuchania. Rozumieniam tego słowa słuchanego. Po prostu nagrywaj wszystko. Nagraj swoje słowa, zdania, swoje słowa i zdania i ucz się tylko ze słuchu. Całkowicie zaniedbaj ortografię. Pamiętaj o wielokrotnym powtarzaniu w ten sposób. Dobrze. Jeśli tutaj też mam taką wskazówkę, jeśli miałbyś siłę, bo umiejętności, żeby właśnie wycinać zdania z prawdziwych tekstów, to byłoby coś, prawda? Taki kolaż, różne brzmienia. My goodness. Kilka przykładów. Czytam, zobacz jak to można nagrać, jak to może wyglądać. Czytam zdanie i słowo i daję czas na powtórzenie. Czyli i zdanie i słowo, dlatego to zdanie nie może być długie, prawda? Oczywiście oswajasz się z tymi zdaniami, słuchasz je wielokrotnie, ale ono nie może być długie mimo wszystko, bo to jest dosyć skomplikowana ta procedura, ale ona pomaga, posłuchaj. I potem polską wersję do tłumaczenia po chwili, żeby był czas, prawda? Możesz zatrzymać i tłumaczyć, ale na początek nie zatrzymuj i nie tłumacz, tylko po prostu słuchaj i powtarzaj. Patrz, to będzie tak. To tylko nagrane będzie. Nagrane, prawda? I make coffee using my French press. French press. I w taki naturalny, może trochę za mocno pogoniłem, ale w taki naturalny sposób to ma brzmieć i potem czytam po polsku. Robię kawę używając zaparzacza tłokowego. Zaparzacz tłokowy. Niech to będzie przykład. Teraz przeczytam resztę i powtarzaj. Betty has a stylish wristwatch and she never leaves home without. Wristwatch. Betty ma stylowy zegarek na rękę, bez którego nie wychodzi z domu. Zegarek na rękę. I've got a comfortable swivel chair in my office. Swivel chair. Mam wygodne krzesło obrotowe w moim biurze. Krzesło obrotowe. Where's the light switch for this room? Light switch. Gdzie jest włącznik światła do tego pokoju? Włącznik światła. Nagrywaj z tak porcjami. Porcjami. Uczysz się nowych słów i zdecydujesz się na nagrywanie, nie na tylko kartki i ortografię, to nagrywaj te słowa tak porcjami, nie po 20 słów i wracaj do tych takich, do tych batchów, czy tam do tych porcji słów. Popatrz. Są z grubsza cztery umiejętności, prawda? Mówienie, dobrze, słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. I zwróć uwagę, że nawet jak podzielisz to na cztery, czyli 25% swojego czasu przy nauce języka powinieneś poświęcić na słuchanie. Tak właśnie powinno być. Ja uważam, że w ogóle na początek dużo, dużo więcej, na przykład 40%, prawda? Czasu, tak mniej więcej, żeby mieć tę świadomość. Wreszcie, nie ma nic złego, w cudzysłowie, nie? Ucz się ortografii, te struktury pomagają, ale to, jeśli ma być dla słowa słuchanego, to muszą być odpowiednie struktury. Muszą być struktury, które występują w języku mówionym. Podaję takie struktury między innymi w swoim kursie Listen and Speak, takim mini kursie. Dam tylko przykłady. Czyli na przykład podstawowe czasy. I tutaj six packs jest absolutnie wystarczający. Six pack. Więcej, jeśli chodzi o czasy gramatyczne, nie trzeba robić. Nie trzeba. Dobrze przećwiczyć six packa,
mieć świadomość, kiedy się tych czasów używa i w zupełności wystarczy. Potem tak, są formy ściągnięte. No są formy ściągnięte w języku mówionym, one stanowią pewnie 95%, tak, it's, didn't, doesn't, could have, I'll, I'd i trzeba je ćwiczyć. Potem typowe łączniki zdań to tak jak w zdaniach współrzędnie złożonych. Nie lubimy tej podrzędności takiej skomplikowanej w mówieniu, takie jak so and because, this is why, tego typu. Podstawowe czasowniki modalne can, could, may, should. I użycie tych słów, które organizują kolejność, prawda? Kolejność tych wydarzeń, czyli jak opowiadamy jakąś historykę, then, next, before that, after that. Tego typu zdania. Powtarzaj, powtarzaj, powtarzaj. To jest bardzo ważne, jeśli chodzi o słuchanie. Wszystkie te rzeczy, intensywne, ekstensywne i te pomocne przy nauce słów, jak i wymowy, one są bardzo, bardzo ważne. Zaryzykuj. Zachęcam cię. Próbuj zająć się tym. Będziesz rozumieć, co mówią angielskojęzyczni i nie tylko. Thank you.